Wiek też muszę koniecznie podać. Dobra, możemy jechać. Dziewiąty dzień listopada, Poznań. Druga runda rozgrywek o Puchar Zdobywców Pucharów. Mecz rewanżowy. Lech Poznań, Barcelona. I Kiraj Niedzielan i gol! Piłkarski teatr. Wielkie spektakle. Na wprost domu, jak się wychodziło, było taka przestrzeń, na którym wraz z kolegami z mojego osiedla organizowaliśmy sobie to boisko. Gra u nas od rana do wieczora z chłopakami na podwórku, robienie sobie sami bramek, robienie sobie same siatki, bo to były czasy, gdzie nie było gotowych boisk. Pierwsze wspomnienie z piłką to na pewno mecze oglądane z moim dziadkiem, jak byłem bardzo mały. To właściwie mój dziadek Kazimierz zaraził mnie pasją do piłki nożnej. Miałem 2 latka, jak mnie ojciec po raz pierwszy zabrał na mecz Polonii Chodzież. Oczywiście meczu nie pamiętam. Dopiero później się dowiedziałem, z kim to był ten mecz. Moje pierwsze wspomnienie to jest, tak mi się wydaje, moment, kiedy podawałam piłki na meczu taty. To było tak średnio może co weekend. Pamiętam, że miałam wtedy może 6 lat i strasznie mnie to nudziło, że musiałam tam stać i podawać te piłki. I pamiętam, że przy którejś okazji zabrałam piłkę i poszłam grać sama i tak się to chyba zaczęło. Zaczęłam szukać, to się okazało, że ciężko i w pewnym momencie myślałam, że jestem jedyną na świecie grającą w piłkę dziewczynką. Pojechałam właśnie na mecz, patrzę, dziewczynka biega. I dla mnie to było takie wow, że po prostu nie jestem jedyna. Na początku, kiedy w ogóle rozpoczynałem grać z kolegami, byłem najmłodszy w grupie, a najmłodszy musiał stać na bramce, więc najpierw byłem bramkarzem. Dopiero kiedy wygrałem piłkę w takim konkursie na wrotkach, to mogłem, mimo tego młodego wieku, mogłem sobie wybrać pozycję i tak zostałem napastnikiem. Był taki mecz, że trener tam podkręcał, a my lataliśmy jak szaleni po boisku i tak naprawdę to oprócz strzelonych bramek i jakichś takich śmiesznych cieszynek, to myślę, że przede wszystkim dobra zabawa była. Wtedy pamiętam, że zdobyłem właśnie pierwsze miejsce w każdej kategorii jako technik, jako dribbler, tam między palikami. No i później na drugi dzień, to był chyba finał, to był cały 5-wolt, to była niedziela. Nie wiedziałem, jak te nagrody przynieść do domu, bo wiadomo, takie dyplomy były, tam takie długopisy, no po prostu zawsze jakieś tam pamiątki były. Taką chorobę złapałem tej piłki, no po prostu ja potrafiłem nawet w domu siedzieć w pokoju i sobie żonglowałem piłkę w domu, małą piłeczką. I moim pierwszym klubem była Stella Luboń, bo ja jestem z Lubonia. I tam pojechaliśmy bodajże na mecz do Mosiny. Ja to dzisiaj to pamiętam, bo trenowałam cały czas na bramce, a trener wpuścił mnie wtedy w pole jako obrońcę. I było jakieś tam dośrodkowanie, ja po prostu wyskoczyłam, złapałam tą piłkę i był rzut karny. I to był mój pierwszy mecz w ogóle. Pamiętam ten mecz w Warcie Poznań pierwszy. To był mój pierwszy mecz, gdzie dostałam od trenera powstańskiego nowe korki. I grałyśmy wtedy z AZS-em Wrocław, to był mój pierwszy mecz, graliśmy chyba, to był, nie wiem, czy to był Puchar Polski właśnie, teraz nie pamiętam, czy to był Puchar Polski, czy to był mecz taki towarzyski. Grały tam wtedy reprezentantki Polski same, bo to był Wrocław, był wtedy najlepszą drużyną w Polsce i grały same reprezentantki Polski, więc przegrałyśmy srogo, bo chyba 8-0. Ja grałam pierwszy raz na boisku dużym tak naprawdę, no bo na podwórku wiadomo, grało się na różnych, różnorakich boiskach. Tam zagrałam pierwszy raz na dużym boisku. I na prawej pomocy trener mnie wystawił, gdzie pamiętam do dzisiaj, że po tym meczu chyba cały tydzień dochodziłam do siebie. Ja pamiętam, że to był taki ciekawy mecz, który zapamiętałam, bo ja wtedy strzeliłam bramkę głową. Sama byłam zaskoczona, wszyscy byli zaskoczeni. I stwierdzili wtedy moi koledzy, że ja coś potrafię. Każdy mecz reprezentacji jest meczem wyjątkowym, bo to jest mecz, gdzie reprezentujesz swój kraj.
nie było za dużo stresu. Trener Probierz zawsze nam na odprawach mówił, że mamy grać w piłkę, cieszyć się z tego i że on nie zabrania nam nic robić, więc nie było stresu, była duma przede wszystkim. Koźmiński, Kowalczyk już kowia gol! Grałem wcześniej już w reprezentacji olimpijskiej i tam mieliśmy zespół, który był bardzo zgrany i trudno nas było pokonać. Na pewno byłem bardzo, bardzo szczęśliwy, zadowolony. Dużo jakichś takich emocji związanych z meczem. Oczywiście mecz dosyć egzotyczny w tamtym czasach. Pamiętajmy, że to jest już bardzo, bardzo dawno. Więc ja wspomniałem, przede wszystkim wygraliśmy to spotkanie. Gdy dziś go oglądam, bo mam go zapisanego na laptopie, to po prostu nie dowierzam, że można tak fatalnie grać. Naprawdę, Boże, ja nie wiem. Nie wiem. Ale emocje niesamowite, bo samo to, jak trener, selekcjoner do mnie zadzwonił i powiedział, że mnie powołuje, że jestem w gronie zainteresowania, to no, radości nie było końca. Pierwszy raz mi się chyba łzy się polały ze szczęścia. Dla mnie to było dziecięce marzenie i już kiedykolwiek, zawsze mówię to ze wzruszeniem, bo kiedyś wymarzyłam sobie, że obojętnie w jaką dyscyplinę będę reprezentować Polskę i wymarzyłam sobie to i dopięłam z tego i z tego jestem bardzo dumna. W Gdańsku, kiedy też zbyłem drugą bramę z połowy boiska, wręcz z centralnie połowy boiska, z linii środkowej. To był taki moment, że po prostu starałem się być opanowany, ale już też w głębi duszy chciałem płakać. Najważniejsze było to, że jak mnie zapięciczka, pięciczkę mnie powołało do adaptacji, to się cieszyłem się, że miałem okazję grać Polska Włochy we Włoszech i najważniejsze, że bo nikt tego nie zabierze. Widziałem się na audiencji, byłem u papieża w dresiku biało-czerwonym. To było dla mnie największe osiągnięcie takie, można powiedzieć, pozasportowe. Byłem na pierwszym meczu Lecha w 82 roku w Zabrzu. Wszyscy myśleli, że kibice jadą, że to jest pielgrzymka do papieża, a to kibice tą trzęsiącą autostradą jechaliśmy maluchem do Zabrza i wynik 2-0, jak dziś pamiętam. Najważniejsze wspomnienie to pewnie z meczu z Lechią Gdańsk w Ekstraklasie, kiedy strzeliłem pierwszą bramkę. To był taki moment, kiedy tak naprawdę wszystko ruszyło po tej bramce i też poczułem się, że tak powiem, mocniejszy i czułem, że już w klubie też stawiają na mnie. Pełne trybuny, awans do trzeciej ligi. W wielkim stylu pokonaliśmy koalicję drużyn makroregionu dolnośląskiego. Każdy mecz to komplet ludzi. Dzięki sędziowaniu można poznać wielu wspaniałych ludzi. Od zawsze, gdy oglądałem mecze piłki nożnej, chciałem być w centrum tych wydarzeń. Po wielu latach sędziowania, właściwie już prawie 18 latach bycia sędzią piłkarskim, mogę stwierdzić, że udało mi się spełnić moje marzenia. Bardzo dobrze wspominam w ogóle każdy moment, bo bardzo dużo zawdzięczam jako piłkarka czy trenerka medykowi Konin, czy nawet tutaj w całej Wielkopolsce. Piłka nauczyła mnie dużej pokory. No, obowiązkowość i punktualność. Cierpliwości. Radość i szczęście, że mam takich dobrych znajomych, którzy też grają. Mogę powiedzieć, że bardziej niż kiedyś stałem się bardziej sprawny, można powiedzieć. Nie oszukujmy się. Dzieciaki odpowiadają na moją trudność, czasami z chodzeniem, czasami z czymś fizycznym, a przez piłkę nożną stałem się bardziej sprawny fizycznie. Sędziowanie piłki nożnej z pewnością jest dużą szkołą życia. Czym jest dla Ciebie piłka nożna? To jest, można powiedzieć, najtrudniejsze pytanie, które dostałem teraz. To już tak filozoficznie wchodzimy. Piłka nożna z pewnością jest moją największą pasją. Rodzina wie, że piłce nożnej muszę poświęcić. Jest tak ważną częścią mojego życia piłka nożna, że mam odwagę to życie prywatne włożyć do tej pracy i tak funkcjonować, bo to też jest życie, które jest pełne wyrzeczeń. Nawet chciałbym dać sobie troszeczkę luz taki, odpuścić trochę. Siła wyższa. Po prostu siła wyższa. Nawet jakbym nie poszedł na Lecha,
bo też, no i tak na drugi dzień będę oglądał to. Wiadomo, że też można powiedzieć, że jest pracą, ale przede wszystkim to jest pasja. Takie pytanie, jakby pan postawił mojej żonie, to by powiedziała, że kochanko. Piłka nożna dla mnie jest taką rzeczą sentymentalną, wyjątkową, bo dzięki niej urosłem w siłę, urosła też w tym wiara, więc można powiedzieć, że piłka nożna jest dla mnie życiem. Całym moim życiem, od początku, jak tylko pamiętam, byłem małym chłopcem, to kopałem tą piłkę i grałem w piłkę pod różną postacią i graliśmy w piłkę w szkole na przerwach, non stop gdzieś piłka się przewijała, także jest to na pewno miłość mojego życia. Do trzynastki, do szkoły sportowej nr 13, która powstawała, w tamtym momencie powstawały w niej klasy piłkarskie pod patronatem Lecha Poznań, trafiłem z ogłoszenia w gazecie. Moja mama, która znalazła to ogłoszenie, powiedziała do ojca: słuchaj, on ciągle w tą piłkę gra, tutaj pod lasem, na tym naszym boisku osiedlowym, i sprawdź, jak będzie wyglądał na tle innych chłopaków. No i tak się zaczęła moja przygoda z trzynastką, poszedłem na testy, okazało się, że zostałem przyjęty. Niestety w tamtym momencie moja mama się troszkę wystraszyła tego, że 9-letni chłopiec będzie musiał dojeżdżać do centrum miasta, wtedy autobusem, wcześniej wstawać, i nie chciała mi pozwolić, więc okupowałem łazienkę, tak długo, że się nie zgodzi. Na szczęście się zgodziła.